To już ostatnie dni przygotowań do wspólnego świętowania 300-lecia nadania Suwałkom praw miejskich. Obchody tego jubileuszu miały być zupełnie inne, rozłożone w czasie z kulminacją w połowie sierpnia. Jednak pandemia i wynikające z niej ograniczenia znacząco pokrzyżowały plany organizatorów i samych mieszkańców. Kiedy 2 marca 2020 roku odbywała się uroczysta sesja Rady Miejskiej, nikt nie spodziewał się, że kilka dni później wszystkie zamierzenia zostaną zweryfikowane przez zagrażającego nam koronawirusa. Trzeba było zrezygnować z bardzo wielu ciekawych elementów tych obchodów i w okrojonej wersji będziemy chcieli jednak zaprosić mieszkańców do wspólnego świętowania. Na pewno to nie będzie w tej formule, w takiej okazałości, jak pierwotnie zakładaliśmy, ale no chcemy zaakcentować, że w tym roku mamy rok jubileuszowy. Wspólne świętowanie rozpocznie msza w świątyni położonej w dawnej siedzibie ojców miasta, klasztorze pokamedulskim w Wigrach. Zaplanowano ją na sobotę na godzinę 13. W nabożeństwie udział wezmą władze miasta, mile widziani będą również Suwałczanie. W sobotnie popołudnie o godzinie 17 na bulwarach, w sąsiedztwie starej łaźni, w wybudowanym specjalnie na tę okazję schowku, umieszczona zostanie kapsuła czasu. Ta kapsuła będzie zawierała różne takie rzeczy, które w tej chwili wykorzystujemy w życiu codziennym, u progu XXI wieku. To wszystko zakryjemy szczelnie, zakopiemy do ziemi z takim napisem dla kolejnych pokoleń, żeby otworzyć za 100 lat. No i wtedy pewnie będzie zdziwienie na twarzach tych osób, które to uczynią. Z czego korzystaliśmy? Tam pojawią się pewne takie rzeczy materialne, związane chociażby ze sprzętem informatycznym, który stosujemy, jakieś pendrive'y, nie pendrive'y, jakieś zdjęcia, jakieś listy. Ja włożę raport o stanie miasta za rok 2019, jak miasto wyglądało 100 lat temu, to właśnie ktoś tam będzie mógł poczytać. Tę uroczystość poprzedzą wspólne zabawy w strefie rodziny i strefie sportowej. Natomiast po uroczystym zamknięciu kapsuły czas mieszkańcom miasta umili zespół Zmiana Wachty z repertuarem lirycznym. Na 18.30 w Parku Konstytucji 3 Maja zaplanowane zostało widowisko historyczne. W muszli pojawi się między innymi król August II Mocny, który na prośbę Kamedułów uczynił Suwałki miastem. Na pewno to będzie scena przedstawiająca z nadania właśnie praw królewskich naszemu miastu i później będzie taka część oficjalna, pewnie będą jakieś wystąpienia naszych gości i na koniec zespół pieśni i tańca Suwalszczyzna przygotował specjalny program i właśnie na deskach muszli koncertowej wystąpi tutaj przed suwalską publicznością. I tak zakończymy sobotni dzień. W niedzielę od rana również sporo atrakcji. Dzień rozpocznie plenerowy spektakl dla dzieci, który zaprezentowany zostanie w Parku Konstytucji. Początek godzina 10. W samo południe w intencji Suwałczan mszę świętą odprawi u stóp pomnika Jana Pawła II biskup ełcki Jerzy Mazur. Później po mszy świętej zrobimy wspólne foto, zdjęcie na schodach katedry. Mam nadzieję, że tutaj sporo osób przyjdzie. Po pamiątkowej wspólnej fotografii kolejny szczególny moment. Odsłonimy akt nadania praw miejskich, który będzie zlokalizowany na budynku Kościuszki 76, róg ulicy Kościuszki i Chłodna. Następnie zasadzimy dąb 300-lecia w Parku Konstytucji. No i później będzie muzycznie, wesoło, rozrywkowo w właśnie parku, tutaj na scenie w muszli koncertowej. Artystyczne prezentacje suwalskie
polskich dziecięcych i młodzieżowych formacji tanecznych potrwają niespełna godzinę. Potem scenę we Władanie wezmą muzycy. Sześć formacji będzie nas bawić do 18.30. Około godziny 18 przy Parku Konstytucji nastąpi finał wyczerpującej sztafety na niecodziennym dystansie 300 km. Jarosław Perkowski, Wojciech Klekotko i Paweł Basaj to trzej bohaterowie tego wyzwania. Startują nasi biegacze, którzy przyjęli takie nie lada wyzwanie, że przebiegną 300 km. Rozpoczną o 11 w sobotę i zakończą w niedzielę o godzinie 18. Ten taki długi, długi maraton, 300 km, no, trzej biegacze nasi tutaj pokonają. Trzymamy za nich kciuki, bo to nie lada wyczyn, ale to są znani zawodnicy, długodystansowi i na pewno sobie z tym poradzą. Ostatni akord jubileuszowych uroczystości należeć będzie do muzyków. Na godzinę 19 w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra powinni stawić się wszyscy miłośnicy muzyki poważnej. Prawdziwą ucztę przygotowała na suwalski jubileusz Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod batutą Marcina Sompolińskiego i z udziałem Jana Jakuba Monowida, kontratenor, oraz Justyny Rekść Raubo, która tym razem zagra na wioli tenorowej. Artyści zaprezentują perły barokowej muzyki religijnej. Plan sierpniowych obchodów został boleśnie zweryfikowany przez obowiązujące zasady bezpieczeństwa epidemicznego. Na suwalskiej scenie miały pojawić się takie gwiazdy jak Kleo czy Patrycja Markowska. Nie będzie ich, ale do skorzystania z tych atrakcji, które były możliwe do zrealizowania, zachęca w imieniu samorządu prezydent Czesław Renkiewicz. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam naszych mieszkańców, suwalczan i wszystkich gości do tego, żebyśmy mogli być w sobotę i w niedzielę razem, wspólnie świętować, cieszyć się z tego, że dzisiaj Suwałki to piękne, rozwijające się miasto. Miasto, które w zasadzie odlatuje w XXI wiek. Miasto, które no, myślę, że ma swoje skrzydła, ma swoje atuty, żeby w tym kolejne, czwarte stulecie wchodzić z takim optymizmem, z taką nadzieją, że to będzie kolejna setka dobra dla tego miasta. Wszystkiego dobrego, serdecznie zapraszam.